Przedstawię Wam dzisiaj legalny sposób na zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej. Legalny, czyli taki, który możecie założyć i na pewno nie łamiecie w żaden sposób prawa. Czyli jakie wnioski? Licznik za 160 zł jednak filtruje. Dziękuję bardzo za wskazania i serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, serdecznie witam. Rok temu nagrałem film pokazujący zbawienne działanie podlicznika, jeżeli chodzi o zmniejszenie zużycia energii w domu. Niektóre rodzaje podliczników działają jako filtr i z jakiegoś tam powodu, nie wiem dlaczego, powodują, że nie mamy aż tak dużego zużycia energii, jak było to przed założeniem takiego podlicznika. Ten film rok temu był odpowiedzią na mój film przed 2 laty, gdzie po raz pierwszy pokazałem Wam działanie takiego urządzenia i wracamy do tematu, ponieważ minął rok, dostałem kolejne maile od moich widzów, którzy potwierdzają, że faktycznie coś takiego ma miejsce. Oczywiście nie u każdego. Liczniki zakładu energetycznego są bardzo czułe i one najmniejsze wahania poboru energii zliczają. Robią to 50 razy na sekundę, a nawet 600 tam więcej razy na sekundę. I licznik, który de facto jest tanim filtrem, ponieważ taki licznik kosztuje około 200 zł na Allegro, powoduje, że te zakłócenia, te harmoniczne nie przedostają się poza ten układ domowy i dzięki temu po prostu licznik zakładu energetycznego nie otrzymuje tych zakłóceń, nie zlicza ich i jest dużo, dużo niższe zużycie energii. Pan Krzysztof napisał do mnie 10 sierpnia: Panie Sławomirze, tak informacyjnie, finalnie jednak zakupiłem licznik filtrujący, to jest adres tego licznika na Allegro, ja go Wam daję w opisie filmu oczywiście. Aktualnie wygląda to u mnie tak, żółta kreska pokazuje średnią 700 dni i jak widać wyraźnie spadło zużycie między 3 a 4 nad ranem. Ja pozwolę sobie cofnąć się do początku korespondencji mojej z panem Krzysztofem. Pierwszego maila otrzymałem 17 lutego 2023 i pan Krzysztof nawiązuje do mojego tego filmu, który puszczam wam w drugiej części tego filmu. Tuż także jestem osobą, którą prawdopodobnie dotyka opisany w filmie problem. Opisuje mi, co jest, powoduje zużycie, jakie zużycia ma i tak dalej. Chodzi mi głównie o pobór pomiędzy 3 a 5 rano, gdy raczej na pewno wszyscy śpią. 380 do 400 W na godzinę. W dyskusji z panem Krzysztofem zaproponowałem mu, żeby kupił sobie ten licznik. Tutaj jeszcze pan Krzysztof dodał, że jak go nie było w domu, to też niestety zużycie energii było bardzo, bardzo wysokie. I mam najnowszy mail od pana Krzysztofa. Aktualnie wygląda to u mnie tak. Żółta kreska pokazuje średnią 700 dni. Jak widać wyraźnie spadło zużycie między 3 a 4. Godzina 3, 4. Tu mamy średnią i tu mamy aktualne zużycie energii. 0 kW, 0,307 kWh i średnia 505 kWh. Rok 2022 miesięcznie, proszę zignorować pierwsze 6 miesięcy, bo falownik się wyłączał, dopiero od lipca po modernizacji dni się poprawiło. Czyli patrzymy, czerwiec 400, lipiec 406 kWh, sierpień, no tutaj troszkę, no tyle samo, 406 kWh. Rok 2023, czyli po założeniu podlicznika. Czerwiec 243, lipiec, nie, lipiec 243, czerwiec troszkę mniej, sierpień, no jest początek miesiąca. Jak widać, maj, czerwiec, lipiec jednak dużo niższe zużycie, znacznie więcej oddane z PV. Czyżby licznik filtrujący miał wpływ na poprawę także w zliczaniu oddanej energii? Oczywiście muszę zaznaczyć, że była zmiana. W tym roku dwa urządzenia, lodówkę starego typu plus nowoczesną zamrażarkę, zostały przypięte na drugi licznik. Mieszkam z rodzicami, ale te urządzenia zużywały 0,025 kWh na godzinę. Skróciłem też czas świecenia halogenów LED przed dwoma garażami. Jako uzupełnienie screen z pracy fotowoltaiki 2020 i 2023.
Czyli jakie wnioski? Licznik za 160 zł jednak filtruje. Dziękuję bardzo za wskazania i serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na film. I porównajcie to z sytuacją, kiedy już jest założony podlicznik, który filtruje te zakłócenia, które negatywnie wpływają na pracę licznika. Na pracę licznika zakładu energetycznego. Dzień dobry, serdecznie witam. Przedstawię Wam dzisiaj legalny sposób na zaoszczędzenie 30% energii elektrycznej. Legalny, czyli taki, który możecie założyć i na pewno nie łamiecie w żaden sposób prawa. Dostałem od widza informację, w jaki sposób udało mu się zaoszczędzić 30% energii. Zrobił to na podstawie tego mojego filmu, który umieściłem na YouTubie rok temu. Czym był problem? Problem polega na tym, że energia, którą dostajemy w sieci energetycznej, nie jest idealną sinusoidą. Ona posiada bardzo dużo zakłóceń, to się nazywa harmoniczne i niestety liczniki elektroniczne zliczają wszystko jak leci. One nie mają jakby litości nad nami, jeżeli cokolwiek pojawi się w tej sieci, jest to po prostu zliczane. Mimo małego zużycia energii, to powoduje, że licznik pokazuje dość duże zużycie energii elektrycznej. Przykładowo to jest tak, jakbyśmy mieli wodę, dostawali wodę z miasta, ale ta woda byłaby taka impulsowa. Pojawiałaby się, znikała, byłyby strzały tej wody, większe ciśnienie, mniejsze ciśnienie, a nasz licznik rejestrowałby każde drgania cząsteczek wody, czyli cały czas by nabijał. Nieważne, czy woda by wchodziła do naszego domu, czy by wychodziła, on by cały czas nabijał nam to zużycie wody. Wystarczyłoby założyć filtr wody i ten filtr powodowałby, że te ruchy wody, te jakby wejścia, wyjścia, dudnienia byłyby wytłumione i wtedy licznik stanąłby w miejscu. Pokazywałby rzeczywiste, prawdziwe zużycie energii elektrycznej. Posłuchajcie proszę, co widz ma do powiedzenia. Dzień dobry. Na podstawie Pana filmu został złożony w dniu 15 października 2022 roku podlicznik prądu. Podczas analizy zużycia na statystykach e-licznika widoczne było nadmierne zużycie w godzinach nocnych 0,61 kWh na godzinę, mimo pracy niewielu odbiorników. Po zamontowaniu przelicznika widać wyraźnie, że w tych godzinach zużycie spadło od 0,1 do 0,2 kWh na godzinę. Piszę o godzinach nocnych, bo tam najłatwiej zdiagnozować problem. W ciągu dnia dochodzą odbiorniki i fotowoltaika, więc tego typu zużycie się gubi. W załączniku przesyłam Panu screeny z e-licznika, 5 dni od poniedziałku do piątku i przed montażem przedlicznika, po i dodatkowo podsumowanie tych okresów. Załączam tabelę z obliczeniami średniego zużycia przed i po oraz poziomu oszczędności. Należy jeszcze zaznaczyć, że podczas tygodnia bez licznika był dużo lepszy uzysk z paneli, średnio 10 kWh dziennie. Zakładając autokonsumpcję na poziomie 30% dojdą jeszcze 3,3 kWh. Pik zużycia 21 października wynikał z niskiej temperatury tego dnia. Informacje o instalacji elektrycznej. Instalacja trzyfazowa, odbiorniki, folie grzewcze, kuchenka, boiler 2 kWh, 150 litrów, AGD i inne pomniejsze odbiorniki. Instalacja fotowoltaiczna, 10 kW pików. Postscriptum. Czy według Pana jest szansa wyegzekwowania zwrotu zakładu energetycznego za naliczanie harmonicznych? Pozdrawiam. I proszę zobaczcie, tak wyglądają jego wykresy dzienne. 10 października, tutaj widzimy, że w nocy zużycie energii było na poziomie 1,105 kWh. Potem w ciągu dnia, to co widz mówił, zużycie jest bardzo niskie, ponieważ jest fotowoltaika i znowu wieczorem pojawia się zużycie na poziomie powyżej 1,6 kWh. Zobaczmy w późniejszy 11 października, sytuacja podobna. I porównajcie to z sytuacją, kiedy już jest założony podlicznik, który filtruje te zakłócenia, które negatywnie wpływają na pracę licznika. Na pracę licznika zakładu energetycznego widzicie, zobaczcie, od pierwszej w nocy, czy od 12 w nocy do 5 rano jest bardzo, bardzo małe zużycie energii na poziomie 0,3 kWh. Potem wieczorem też pojawia się bardzo małe zużycie. Przed założeniem licznika mamy bardzo wysokie. Kolejny dzień, 18 października, to samo. Bardzo małe zużycie energii po jednej stronie, bardzo małe po drugiej. I zobaczmy kolejny dzień przed założeniem podlicznika, 12 października, 1,3 przed, to mamy 0,5 niecałe. No i potem wieczorem znowu dochodzi nam do 1,3, 1,4 kWh. Tu spada do 0,302 i możemy też kolejny dzień zobaczyć, tak wyglądał 19 październik, a tak wygląda 13 październik. I widać, że to jest przez cały tydzień cykliczne. Każdy dzień widać, że
jest różnica między dniami, kiedy jest założony podlicznik i dniami, kiedy tego podlicznika nie ma. Także naprawdę widać różnicę. Tu macie podsumowanie zużycia w kilowatogodzinach między dniami przed założeniem 10-14 październik. Tu macie 17-21 październik. Te całodobowe zużycia są obarczone błędem oczywiście, ponieważ tutaj było włączone ogrzewanie, co było mówione w tekście, w liście od widza. I mimo to, że było włączone ogrzewanie, zobaczcie, jest zużycie na poziomie 22 kWh, a wcześniej takie zużycie było przez cały czas. Mamy trochę inną fotowoltaikę, w ciągu dnia ta produkcja była większa lub mniejsza w zależności od tygodnia. Dlatego też najwygodniej, najlepiej popatrzeć jest na te wykresy, gdzie faktycznie widzimy różnicę między, w nocy widzimy różnicę, kiedy nie ma fotowoltaiki, kiedy nie ma żadnych odbiorów u naszego widza związanych z energią elektryczną, tylko jest to, co nalicza licznik, czyli tak zwane problemy harmoniczne. Widać tą różnicę. Zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście zobaczyli ten mój film wcześniejszy. Link do niego oczywiście będzie podany w opisie. Żebyście zobaczyli, jak to wyglądało wtedy, jeżeli chodzi o ten przypadek tamtego człowieka. Podobnych maili mam dużo, także ten sposób, ta metoda sprawdza się. Oczywiście pod warunkiem, że prąd, który mamy, jest zakłócony, nie jest czystą sinusoidą, tylko są te harmoniczne, jakieś inne zaburzenia w sieci energetycznej. I też bardzo proszę, żebyście się dzielili swoimi uwagami, czy w Waszym przypadku też to pomogło i czy dzięki temu faktycznie też zaoszczędzacie te 30%. Zachęcam również do obejrzenia mojego drugiego filmu, pokazującego, jakie błędy są, jeżeli chodzi o działanie elektronicznych dziwów prądu. Tutaj na podstawie prac badaczy z Holandii są wnioski, że liczniki nie są zbyt dokładne, te elektroniczne. Bardzo dziękuję za subskrypcję, dziękuję za polubienia, lajki. Miłego dnia. Do usłyszenia.